Cześć. Wiecie co? Normalnie niespotykane sprawy. Pierwszy raz w życiu coś takiego będę robił. W nocy było, nie wiem, może minus 7, minus 8. Auto mi tak zmarzło, że nie idzie po prostu otworzyć drzwi. Pojechał gość, patrzył się tak mało, że mu głowy nie urwało. No niestety, ale będę musiał się posłużyć suszarką do włosów, bo nie mogę ani z jednej, ani z drugiej strony. Absolutnie, nie ma normalnie szans. Przybetonowane. Nie będę musiał chyba suszarką to odmrozić. Zaraz, jak tutaj. Nie ma normalnie szans, żebym otworzył drzwi. Pierwszy raz w życiu, no przymarzały mi nieraz, że było ciężko otworzyć, ale tutaj to są normalnie przyklejone dosłownie. No zobaczymy, czy coś to pomoże. Ale jaja. Nigdy w życiu tego nie robiłem. Może dlatego, że przed weekendem cały tydzień padało. No i chwycił w nocy mróz. Skoro ta woda tu się dostała między te uszczelki, to po prostu zamarzło na amen. Puści czy nie puści? Zobaczymy. A gdzie tam? Nic. Kurne, flak. Całe szczęście, że przyszło mi do głowy, żeby to zrobić. Teraz, a nie jutro rano. Bym do pracy nie dojechał. Bym stał godzinę, odmrażał go. W końcu udało mi się otworzyć drzwi, odpaliłem samochód. Grzałem chyba z 15 minut. No ale jakoś tak powoli, delikatnie i otworzyłem te drzwi. Ale zobaczcie, jak tu przymarzło. O, tu jest śnieg. Ja mogę sobie o tak głaskać. Ale jest tak przymarznięty, a samochód już też drugie 15 minut. Co tak wyje tam? Nie wiem, jakieś pogotowie czy policja, nie ma pojęcia. Z 15 minut już chyba samochód chodzi. Nawet włączony na szybę, a tu nic nie odpuszcza. O, trochę puszcza już. Powoli, ale tu jest normalnie skorupa. Pierwszy raz w życiu z czymś takim się spotkałem, żeby przy stosunkowo niewielkim mrozie tak mi auto zamarzło. No gdybym to rano robił, no to nie ma szans. Godzina w plecy, do pracy bym nie dojechał. Dobra, zobaczymy, jak odpali. No co się dzieje? Jakiś pościg, czy co? Wiecie co? Aż zgasza auto. Czy ucichło? No jak w Nowym Jorku. Co się dzieje? Nigdy nie umiałem odróżnić tych sygnałów. Czy to policyjne, czy karetka, czy straż pożarna. Co to tutaj do mnie jedzie? U mnie się nic nie pali. No patrzcie. Nie wiem, o co tu chodzi. Przyjechali, zawracają. Jakaś dziwna akcja. O, następna.
Nie wiem, co jest grane. Jakaś dziwna sytuacja. Jechali na sygnale. Nic tu, no straż pożarna, nic tu nie widać wokół, żeby się paliło. Na sygnale. No i przyjechali i zawrócili. Dobra, odpalam peszota z powrotem, niech się grzeje. Muszę go odśnieżyć do rana, żeby rano wystartować do pracy. O, pali jak szała. Dobra. Idziemy sprawdzić tę czwórkę, czy odpali. Ciekawe, może też drzwi nie otworzę. O, tu bez problemu, patrzcie. 27 lat, auto. W tych samych warunkach stało. But odczepiemy. No i spróbujemy odpalić. Wajchę wyciągnąć. Poczekamy parę sekund. Co tu ostrości mi nie łapie? O, trochę z oporem, ale zapalił. Trochę go przygazuję. Wajchę wciągniemy do środka, za czym czy dymi? No i nie dymi. Dobra, niech sobie dwa pochodzą. Zaraz mi tutaj straż gminna przyjedzie, że zatruwam środowisko. Te czwóreczka terkocze. Peugeotik odśnieżony. A więc zapraszam do sprawdzenia własnych aut, żeby rano nie było zaskoczenia. Cześć!